Mówią w polskim radiu, że dzisiaj jest piątero. Ale piątek po hiszpańsku to nie jest piątero. Piątek po hiszpańsku to jest il viernes. Przychodzi do lekarza kobieta z kierownicą w ręce. A lekarz się pyta, kto panią tu skierował. Koko Jumbo i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Słucham radia polskiego i się dowiedziałem, no to się dowiedziałem, że w Davos to pan prezydent jest, czy był, czy jeszcze jest. Nie wiem, to bardzo niedaleko jest stąd do Davos. Zresztą ktoś, kto śledzi mój kanał dłużej, no to wie o tym, że ja pracowałem w Davos i widziałem to centrum kongresowe. Ja nie wiem, jak to wygląda w środku, ale na zewnątrz to taka zwykła szopa. Byłem zaskoczony, że to jest to centrum kongresowe światowe, gdzie się przywódcy spodziewają. To taka szopa, takie obite dachami. Pyta się pani na lekcji religii dzieci, gdzie Matka Boska mieszka. No dzieci mówią, że w niebie, nie? A Jasiu wstaje i mówi, że nie w niebie. Matka Boska mieszka u księdza na plebanii. Katechetka mówi, Jasiu, no co ty mówisz? Skąd ci takie rzeczy do głowy przeszły? A bo ja widziałem, jak wychodziła z plebanii. I ksiądz do niej mówił, Matko Boska, żeby się tylko nikt nie zobaczył. Zapraszam do obejrzenia mojego kolejnego filmu, ale przed tym przypominam, aby subskrybować mój kanał. W tym celu należy nacisnąć przycisk subskrybuj i później na górze taki dzwoneczek, który wyskoczy. Jeśli film się podobał, to oczywiście poproszę lajka w górę, subskrybujcie i komentujcie mój kanał. Więc jak wygląda to Davos? No, zwyczajnie wygląda. Takie niewielkie miasteczko, tam chyba 11 tysięcy ludzi mieszka w tym Davos. Takie bardzo podobne do St. Moritz, tylko że St. Moritz jest wyżej. St. Moritz jest, a już nie pamiętam na ile, na 2 z hakiem, a Davos jest na 1500. No jest tam dość chłodno, ale w lecie jest tak w miarę, nie? W lecie jest tak w miarę, jak powiedzmy tam na dole jest 30, no to w Davos jest 20, nie? Także hotele, jakieś kluby, sklepy, hotele, troszkę mieszkańców. No i jak się jakieś tam kongresy odbywają, no to jest dość dużo policji i zamykają drogę i kontrolują samochody. Ja tam, jak ktoś oglądał film mój, kiedy pracowałem w Davos, to ja tam pracowałem przy remoncie jednego z hoteli właśnie. Tam kto oglądał film z tego wydarzenia, to wie, że nie pracowałem tam długo, bo były kłopoty w porozumiewaniu się z pracownikami z Hiszpanii. Tam szef był też Hiszpanem, także ja popracowałem tam kilka dni i szybko skończyłem karierę. No ale to w sumie nieistotne, no. Tak czy owak w Davos byłem i wiem,
że to nie jest nic nadzwyczajnego. Zwykłe takie miasteczko turystyczne, jakich w Szwajcarii wiele. Nie wiem akurat dlaczego tam wymyślono, że będzie się odbywał szczyt głów państw. Nie mam pojęcia. Równie dobrze mógłby się odbywać w Rzeszowie. Robimy taką instalację. Output, czyli nothing, nothingową. No i tutaj jest już przykręcone gniazdko. Tu jest kabel. No i teraz trzeba dać tekiel. O, tutaj tą obudowę. Może nie dekiel, a obudowę. I ona nie wchodzi. Tu nie wchodzi, no bo tu jest kabel. W związku z tym trzeba wyciąć dziurę. I do tego właśnie służy ten przyrząd. No więc tak jak mówiłem, w takiej obudowie do gniazdka tu trzeba wyciąć dziurkę. Jak to można zrobić? No, różne są sposoby. Można wziąć na przykład nożyk i tu nożykiem cyk wyciąć. Oczywiście nie wyjdzie ładnie to. Można troszkę poprawić, ale to i tak nie będzie tak ładnie wycięte nożykiem. Można wyciąć obcinaczkami, cyk, 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 cyk. Nożykiem poprawić. Tak też można, też nie będzie ładnie. Można użyć takiego rozwiertaka. Po niemiecku Stufenbohrer. Tutaj cyk i rozwiercimy. No, z tych wszystkich metod ta jest najlepsza, to wyjdzie najładniej, ale ja tutaj posiadam profesjonalny przyrząd, który do tego celu służy. Jeszcze raz pokazuję, już pokazywałem w ostatnim filmie. Tak wygląda. I tak, bierzemy tutaj, przykładamy. O, w ten sposób przykładamy. Prawda? I następnie naciskamy. Piękna dziurka. Profesjonalna. Wycięta. To jest profesjonalna robota. I stała się jasność. Świeci. Świeci. Korytarz świeci. Wszystko świeci. Nie chwaląc się, jam to sprawił. Taki mi się dowcip przypomina. Jaki jest najstarszy zawód na świecie? Wszyscy odpowiadają, no to prostytucja. Wtedy ja mówię, nie. Najstarszy zawód na świecie to elektryk. A jak to elektryk? No tak. Bo jak Pan Bóg powiedział, niech stanie się jasność, to instalacja elektryczna już była zrobiona. Dzisiaj były zakupy wyjątkowo w Migrosie. Nie wiem jak w Polsce, bo w Polsce teraz wszędzie są te worki papierowe. Tu też są, ale są też o takie foliowe. 5 rapenów taki foliowy worek kosztuje. 5 rapenów, czyli 5 szwajcarskie grosze. Zresztą jest to w ogóle najniższy nominał z groszowych. Nie ma jeden grosz, jeden rapen, dwa rapeny. Tylko jest 5 najmniejsza, już mniejszych nie ma. Więc można powiedzieć, że te worki są praktycznie za darmo. Czemu byłem w Migrosie? Otóż do tego, bo chciałem kupić ser, który moim zdaniem jest najlepszy. To jest moje zdanie.
przy okazji kupiłem takie parówki, bo były na promocji, o takie 6,60 za kilo z 11 kosztowały, teraz 6,60 to jest kilo. Także tu drogo nie jest, tym bardziej, że Migros jest sklepem drogim. Kupiłem coś takiego, ale to nie są perfumy ani dezodorant, tu z takim psikaczem. To jest ocet balsamiczny. Moim zdaniem jeden z najlepszych, może i najlepszy, a jak nie, to jeden z najlepszych. To jest taki psikacz, to się otwiera i ma sałatę, czy tam jakieś warzywa. Psik, 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 na to psikasz. Bardzo dobry jest ten ocet balsamiczny, polecam. Nie jest tani, ale warto zapłacić. 5,90 kosztuje w Migrosie. No i ser. Właśnie po ten ser pojechałem do Migrosa. Dlaczego? Dlatego, że tylko w Migrosie można go kupić. Włoski ser. Parmigiano Reggiano. Jeśli ktoś się zna na serach, to musi o tym serze słyszeć, bo to jest bardzo znany ser. Nie wiem, czy... Myślę, że nie jest łatwo go kupić w Polsce, o ile w ogóle można. Tu w Szwajcarii jest tylko w Migrosie. To jest ser, który leżał 36 miesięcy i dojrzewał. 200 gram takiego serka kosztuje 7,30. Czyli nie jest to tani ser, ale z białym winem smakuje nieziemsko, więc jak ktoś jest w Szwajcarii, to polecam odżałować 7,30 i spróbować Parmigiano Reggiano. Włoski ser, nie szwajcarski, włoski. Moim zdaniem jeden z najlepszych, jak nie najlepszy. Ja wszystkich serów oczywiście, jakie istnieją, nie jadłem, ale z tych, które są znane, że są dobre, to próbowałem wielu i uważam, że ten wymiata najwięcej. Dzisiaj występuję w swoim pojeździe, bo postanowiłem go rozruszać po mrozach. Były mrozy i to poważne, jak na Szwajcarię, bo minus 10 było. Minus 10 było jeszcze w niedzielę. Dzisiaj jest środa, jest plus 13. Więc jak do tych wszystkich, którzy mówią, że nie ma ocieplenia klimatu, nie ma zmian klimatycznych, że to wszystko to jest spisek żydowsko-masoński, to powiem tak, no dowody są za oknem. To nie, że ktoś wymyśla i pisze bzdury w internecie, jak to któryś z moich widzów napisał bełkot naukowy. No to nie jest bełkot naukowy, bo to widać za oknem. No i co? No i ledwo odpaliłem. Akumulator ma już swoje lata. Co prawda to jest ten akumulator taki specjalny, o wydłużonej żywotności. No ale nie wiem, no będę musiał go sprawdzić. No. Zapaliłem, ale to tak czułem, że ostatnim prądem. O, i w związku z tym musiałem dzisiaj na budowie podładować się akumulator. Został parę dni na mrozie, nieruszany, no i stracił trochę mocy. Ale tu nie można jednoznacznie mówić, trzeba zbadać. Są takie specjalne przyrządy, gdzie się bada, czy akumulator trzyma, czy nie. No ja tutaj mam duże zużycie prądu, no i jeszcze to siedzenie podgrzewane czasem włączam, to na tych paru kilometrach, które robię, to wiadomo, że się akumulator nie naładuje, no. W domu trzeba mało, to w garażu. Bo nie ma takich temperatur, w garażu jest zawsze plus. Nawet w największym mrozu jest plus. No a tu stał parę dni na mrozie, no i... No i taka sytuacja. 24 stycznia 2024.
Godzina 16:53. Temperatura plus 16 stopni. Jest przełom stycznia i lutego. Najzimniejszy okres w zimie. I mamy plus 16 stopni. Ktoś powie, no to dobrze, że jest ciepło, nie? Mniej się opału spali. No tak. No faktycznie opału będzie małe zużycie. Ale jeśli taka temperatura w styczniu utrzyma się przez dłuższy okres czasu, to zaczną kiełkować rośliny, puszczać pąki drzewa. Ale mamy dopiero koniec stycznia. Jeszcze przed nami cały luty, najzimniejszy miesiąc w zimie. I jeśli w lutym przyjdą mrozy, no to wszystkie te roślinki, które zaczęły kiełkować, wymarzną. Nie będzie jabłuszek, gruszek, śliwek i innych owoców. Ktoś powie, a tam jabłka są kwaśne, to mogłoby ich nie być. Gruszek nie lubię. A ze śliwek to co tam, placek śliwkowy można tylko upiec, albo wódkę zrobić. No to też może nie być. No w sumie, jakby się uparł, to niby tak. Tylko że ten proces zmian klimatycznych, czy ocieplenia klimatu, czy jak zwał, tak zwał, więc ten proces może się pogłębiać. Wszyscy, którzy się tym zajmują, naukowcy, mówią, że no, jeśli nic się nie zmieni, to proces może się pogłębiać. I pogłębić się może do tego stopnia, że się okaże, że w ogóle nie będzie nic papu, nic nie wyrośnie. Bo albo będą straszne upały i susze, albo znowu zimą wszystko wymarznie, bo będzie tak ciepło, a potem przyjdą mrozy. Także no, nic nie będę więcej mówił, komentował. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest plus 16 stopni, a jest najzimniejszy okres w zimie. Wczoraj przyjeżdżam na parking przed hotelem. No, zaparkowałem auto. Jakiś koleś do mnie idzie. No i zatrzymał się przed moim autem i czyta tablicę rejestracyjną. RK. I się patrzy na mnie. Ja mówię, RK. Krosno. A gdzie to jest? Co myślę, no. Mówię, w Polsce. A to on wie, że w Polsce, bo widzi, że tablica rejestracyjna. Ale gdzie w Polsce? Ja mówię, no, na wschodzie. Na południowym wschodzie. A, mówię, aha. To tam gdzieś Kraków, Zakopane, tak? Co myślę, o kurde, Szwajcar zna Polskę. No mówię, no to tak, no ta, w tych okolicach. O, to Zakopane to on wie, bo on był. Bo są polskie góry, mówi. Tatry. No ja mówię, no tak. Ja mówię, ale w Szwajcarii, mówię, w Polsce są małe, w Szwajcarii są większe. A, no tak, no tak. Mówi, no, polski język, mówię, jest trudny dla nas. Te szy-czy to nie do powiedzenia przez nas. Ja mówię, dla mnie nie jest trudny. No, haha, śmieję się. No i w końcu mówi po polsku. Aha, bo on mówi, 7 razy był w Polsce. 7 razy. No. No i mówi po polsku, nie? Do widzenia. Do widzenia, mówi, to jest proste, do widzenia, ale to szyczy,
to jest nie do wypowiedzenia. No i czemu o tym mówię? Bo mówię o tym dlatego, bo Szwajcarzy nie są globtroterami. Oni nigdzie nie jeżdżą. Szwajcarzy uważają, że najpiękniejszy kraj na świecie to jest Szwajcaria. No to po co ma gdzieś jechać i coś gorszego widzieć, jeszcze za to płacić, jak najlepiej jest w Szwajcarii, jest najpiękniejszy kraj, bo to większość Szwajcarów urlop spędza w Szwajcarii. No. Gdzieś po Europie nie, może gdzieś do jakichś tam krajów tropikalnych to jeżdżą, nie? Bo tu czasem widzę, że mają żony z takich krajów nieeuropejskich. Ale w Europie to mi się wydaje, że Szwajcarzy mało jeżdżą. Coś się ruszyło, teraz jest co prawda styczeń, to jest trudny okres na szukanie pracy, ale jest ciepło, nie? Nie ma mrozów. I chyba coś się ruszyło, bo już dostałem kilka SMS-ów, że szukają do pracy ludzi. Między innymi z takiej włoskiej firmy, z takiej włoskiej agencji dostałem, że szukają do Winter Tour na dużą budowę. Duże budowy mogą być, nie zawsze są. A zależy na kogo się trafi, ale mogą być dobre, bo często bywa, że na takiej dużej budowie to nic nie trzeba robić, albo niewiele, bo jest dużo elektryków, jest 100 elektryków powiedzmy i majster nie ogarnia, gdzie kto jest, co robi, co mu zlecił, na jakim etapie kto jest. Także nie jest tak jak tutaj w tej firmie, gdzie ja pracuję, że mam bezpośredni kontakt z szefem i szef przychodzi i mi mówi, co mam robić. No i wie, co mi powiedział, kiedy i czy robota idzie, czy nie idzie, nie? Więc nie da się siedzieć, no. Trzeba coś robić. Ale to, że się coś robi, to też ma i swoje plusy. Bo bardzo szybko tydzień leci, nie? Bo jesteś zajęty, robisz coś, robisz, nagle o, już koniec zmiany, już do domu trzeba jechać. I pyk, pyk, pygo i już czwartek dzisiaj jest, jutro piątek, dopiero co był poniedziałek. Czas bardzo szybko leci. I za chwilę będzie wypłata. Trzeba się zalogować do banku, sprawdzić, czy przyszło. I kolejny miesiąc. No i tak to wygląda, życie emigranta w Szwajcarii. Robota, robota i jeszcze raz robota. Czasem gdzieś jeżdżę w jakieś miejsca, gdzie nie byłem, a są warte odwiedzenia. No tu akurat w tym miejscu już dość długo jestem, więc no gdzie można to byłem. Ewentualnie pracowałem, to też widziałem, jak to wygląda. Poza tym, no, w zimie nie jeżdżę, bo przełęcze są pozamykane. W związku z powyższym musiałbym korzystać z przeprawy kolejowej, a to generuje dodatkowe koszty, więc w zimie nie jeżdżę. Ale w lecie, tam gdzieś czasem się w niedzielę wybiorę na jakąś wycieczkę. Chociaż coraz rzadziej, bo już prawie wszędzie byłem. Wszędzie, gdzie warto być. I jak ci się nudzi, to wyjedź! Na grzyby pojedź! Szlak mnie trafi. Telefon w Szwajcarii. Bardzo ważna rzecz dla przyjeżdżających. Większość osób, które tutaj są, kupuję telefon na doładowanie. Taki telefon na doładowanie wychodzi gdzieś 40 franków miesięcznie.
Nie wiem, bez limitu jest internet, bez limitu są rozmowy, tak. No tylko wiadomo, no to trzeba pamiętać, że trzeba sobie doładować. Ja mam telefon w firmie Salt. Salt, zaraz to napiszę. Salt. Tak to wygląda. Salt. Za 19,99 mam nielimitowane rozmowy w Szwajcarii i nielimitowany internet. Dzięki temu mogę sobie słuchać polskiego radia, oglądać YouTube'a w pracy, puszczać muzykę z internetu, czytać wiadomości na przerwie. Korzystam też z tego internetu w hotelu. Co prawda w hotelu jest internet, ale jest dość wolny. A ostatnio w ogóle coś się popsuło i jedne strony otwiera, inne nie otwiera. Więc po prostu robię sobie z telefonu router i ciągnę internet na komputer. A już tam tych gigabajtów ostatnio przyszedł rachunek i tam jest na rachunku napisane, ile tych gigabajtów już zużyłem. No już dość dużo zużyłem tych gigabajtów. I teraz mi przysłali ofertę, bo jaki ja mam telefon, jaką mam umowę. Umowę mam zawartą na czas nieokreślony, ale z 2-miesięcznym wypowiedzeniem. Czyli nie jest tak jak w Polsce, że zmuszają cię do podpisania umowy na jakiś okres czasu, na najczęściej to na 2 lata. I ci mówią, że to masz w promocji coś tam za to. Natomiast tutaj mam na 2 miesiące. Dzisiaj przysłali mi SMS-a, że do 28 stycznia mam ofertę, że w tej samej cenie oprócz tego, że mam nielimitowane rozmowy w Szwajcarii, to będę miał nielimitowane rozmowy prawie we wszystkich krajach Europy i 1 gigabajt internetu miesięcznie to jest za darmo w prawie wszystkich krajach Europy. Warunkiem jest, że podpiszę umowę na 2 lata. No ale ja nie będę tego brał, bo nie chcę po pierwsze umowy na 2 lata podpisywać, a po drugie, że ja nierzadko jeżdżę, kiedyś tam jak jadę do Polski, to mam polski numer w Polsce z New Mobile i też tam niewiele płacę, coś parę groszy. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, to proszę łapka w górę, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam.